Dzień dobry i zaczynamy dzień 11. Ja dalej zasmarkana i czuję się, powiem wam, fatalnie. No ale dobra. Zaczynamy. Dzisiaj 11 i mamy tutaj prezent. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy będę dzisiaj jadła śniadanie, powiem wam, bo sweterek. Już jak ja chodzę w sweterku, słuchajcie, i w kominie po domu, to już jest coś nie tak. I co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Jest to jakiś żel do mycia. I twarz. Do mycia twarzy jakiś żel. A, i jakiś do demakijażu, czy coś takiego. Mamy tutaj 20 ml. Augen Makeup. No, coś takiego. Zobaczymy, co to jest w tej 11 w spa. Dzisiaj takie szybkie otwieranie, bo powiem wam, że nawet... O Boże, jakieś takie wąskie. Sobie może wspomogę, tak dobrze, że nie mam pazuru, więc nic nie połamie. O. Do skórek, tak? Jeżeli dobrze. A sfokusujmy się. Jeżeli dobrze myślę. Szczerze powiedziawszy, lipa. Lipa. I tu widzę, się 11 schowała od mojego dziecka. Zobaczymy, co też ciekawego tutaj, słuchajcie, będzie. A może się uda tak otworzyć. I mamy taką laseczkę. Więc sumując dzisiejszy kalendarz, zdecydowanie to na poprawę nastroju dzisiejszego. To, co tu również się przyda, to szczerze powiedziawszy nie bardzo. No ale dobra. No i oczywiście słodka czekoladka też może dzisiaj być. Kotek, inżynier, obserwator. Stefan. I tak sobie siedzi na schodach i obserwuje. Nie wiem, czy to można zaliczyć do śniadania. W każdym bądź razie u mnie coś takiego. Mamy godzinę 13. Kubków już takich chyba 4-5. No, to jest piąty. Wypiłam. W piekarniku robią się ziemniaczki pieczone. Zażyczyły sobie dziewczyny. Nie wiem, czy dam radę zjeść, czy nie. Szczerze powiedziawszy, nie mam w ogóle apetytu. Herbatę piję, bo piję, ale już ta cytryna tam się po prostu odbija. I mówię, wzięłam takie cudo. Wypiłam. Następne wezmę sobie pod wieczór. I zobaczymy, czy mi coś przejdzie, czy nie przejdzie. Czuję się po prostu, jakby ktoś spuścił ze mnie powietrze. Zaczynamy dzień 12. Zobaczymy, co też kryje się ciekawego. Mamy wesołego reniferka. Może będzie to wesoły dzień. I mamy tutaj... Co to jest? Jakieś jajko? Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Cóż to takiego ciekawego jest? Bardziej na Wielkanoc. No ale dobra. Ale jest. I teraz 12. Powiem wam, że jeszcze nie czuję się za dobrze. No ale. 12. Zobaczymy. Co też tutaj się kryje w 12.
coś do włosów. Że mówię. Jest jakaś odżywka. Coś chyba takiego. I dwunastka, dwunastka, dwunastka. Oj, dwunastka to taka nie za wielka tutaj w tym kalendarzu spa. Zobaczymy. Dwunastka. Zobaczymy, co tutaj jest. Nie wiem, nie wiem co to. Nie wiem co to, co to, co to. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest. Nie wiem, co to jest. Naprawdę nie mam, słuchajcie, pojęcia. Coś twardego. Tutaj nic nie jest napisane. Więc nie wiem. Chyba, że sobie później to przetłumaczę. A jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, co to może być. To jak jakaś tabletka taka, wiecie, do roz... No pachnie, tak jak mówię, wszystko właściwie na jedno kopyto z tego kalendarza. To nie tak jak z Balea. No, ale zobaczymy. Dwunastka. A, się sfokusuj. O, tutaj mamy dwunastkę na samej górze. Coś dużego mamy. Naprawdę nie wiem, o co tam chodzi w tym. No, ale zobaczymy, jak otworzę. Zobaczcie. Ale czad. Ale czad. Zimowa herbatka Tekane. Ja sobie zerknę, co tutaj w ogóle mamy. Aromatyzowana mieszanka herbat owocowych o smaku cynamonu, herbatników migdałowych. O mamusiu, normalnie. I to jest ta herbatka taka... I to jest ta herbatka w takich tych saszetkach, tak jak tą, którą mam. Aż sobie zerknę. Słuchajcie. Ale tak. Ja zobaczę, czy ona pachnie. O rety. Jak ona cynamonem, słuchajcie, pachnie. I zaraz sobie na śniadanko zrobię. Coś wspaniałego. Także dzisiaj zdecydowanie wygrywa herbatka. To jeżeli dobrze przetłumaczyłam, że to jest jakaś odżywka. No i to coś, co nie wiem, co to jest. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, ale zdecydowanie herbatka. To ja witam się z wami, moi drodzy, już późno, bo mamy, słuchajcie, po 16. Znaczy późno godzinowo może nie tyle, ale za oknem jest strasznie ciemno. Ja z tego miejsca najpierw chciałabym podziękować Anicie z kanału Kącik Anity. Dziękuję, kochana, za zainteresowanie, że wczoraj nie ukazał się vlogmas, faktycznie nie ukazał. I tutaj takie małe wyjaśnienie, po prostu wczoraj czułam się jak dętka. Dopiero na sam wieczór zaczęło mi troszeczkę przechodzić i czułam się lepiej, ale stwierdziłam, że nie będę już na siłę nic dogrywała. Zresztą wyglądałam tragicznie w swetrze, kominie na szyi, więc tak wiecie, nie za bardzo. Więc stwierdziłam, że sobie odpuszczę, chociaż ostatnio mówiłam, że postaram się codziennie wrzucać, no ale niestety czasami tak wychodzi, jak wychodzi. Ja przychodzę, słuchajcie, z herbatką. Z herbatką Tekane, którą pokazałam wam dzisiaj rano, którą miałam w paczuszce. Słuchajcie, ta herbata jest po prostu obłędna. Ona jest tak wspaniała, tak pyszna, tak pachnie cynamonem, że naprawdę. Ale ja, żeby nie przedłużać, ponieważ pewnie filmik dzisiejszy troszeczkę mi, wiecie, czasu zajmie, a też nie chcę za długich puszczać, więc przychodzę z tagiem świątecznym. Do tego tagu nominowała mnie Marta z kanału Marta w biegu. Dziękuję ci, kochana, za tę nominację. I cóż, i to jest dobrze, zresztą nie będę mówiła o czym, tylko po prostu tak jak sama nazwa mówi, tak świąteczny. Sami w pytaniach zobaczycie, o co w nim chodzi. Także jeżeli macie kawki, herbatki, to gorąco was zapraszam i zaczynamy. Ja mam tutaj spisane na kartkę pytania. Niestety laptop gdzieś tam leży sobie na dole, już nie chciałam przychodzić. I zaczynamy.
Pierwsze pytanie. Kiedy zaczynasz przygotowania do świąt? Tak naprawdę u nas przygotowania do świąt gdzieś tam powoli od początku grudnia. Głównie wiecie, gdzieś tam jakieś przygotowanie sobie listy, co, gdzie, kiedy zrobić i tak dalej. Główne takie porządki dopiero tydzień, dwa tygodnie przed świętami, więc to tak. Chociaż to też zależy, jak to z czasem wychodzi i jak zdrowie, bo to wiecie, różnie bywa. Ale tak już początek grudnia to już takie gdzieś są przygotowanie do przygotowań. O, powiedziałabym tak. Drugie pytanie. Czy posiadasz kalendarz adwentowy? Tak, posiadam kalendarze adwentowe i nawet mogę pokazać. Ojejciu, jejciu. Chociaż ci, co mnie oglądają, to wiedzą, jakie mam. Tu mam taki ze słodyczami. Tutaj mam taki ze spa. Kolejny mam balea. No i ostatni, słuchajcie, muszę się tutaj schylić. Ostatni mam kalendarz adwentowy mojej córki. Także mam ogólnie 4 kalendarze adwentowe. Jakie filmy w okresie świątecznym oglądasz? Pytanie numer 3. Powiem Wam szczerze, że nie ma jakichś takich ulubionych filmów, które oglądam. To, co puszczą gdzieś tam, a mamy w tym momencie czas, żeby usiąść i obejrzeć, to oglądam. Ale głównie bardziej tak, wiecie, Wigilia, pierwsze święto, gdzieś te klimaty, to wtedy standardowo Kevin. Więc nie mamy jakichś takich, że typowo w tym czasie, przypuśćmy, nie wiem, tydzień przed, od poniedziałku do piątku oglądamy jakieś świąteczne filmy. Nie, po prostu tak jak gdzieś coś tam leci, to tak po prostu oglądamy. Czwarte. Czy masz jakieś wesołe wspomnienie świąteczne? Takim wspomnieniem wesołym świątecznym 14 lat temu, kiedy to w lipcu urodziło się moje dziecko i w lipcu urodziła się właśnie moja córka, a w święta były to nasze takie pierwsze wspólne święta, może nie tyle wesołe, ale miłe. Przekształcę to pytanie, bo jeżeli chodzi o wesołe, to pamiętam, jak moje dziecko moją chrześniaczkę wkładało do kołyski dla lalki. To było takie wesołe. Ale jeżeli chodzi o miłe wspomnienie, to na pewno właśnie pierwsze święta spędzone z dzieckiem. Piąte pytanie. Jak u Ciebie wygląda Boże Narodzenie? To znaczy tak. Poczekajcie, bo się zgubiłam. Dobra. Wigilia u nas to tak. Troszeczkę u rodziny mojego partnera, u moich rodziców, chociaż w tym roku nie wiadomo, jak to wszystko będzie, czy czasem nie będziemy po prostu sami w czwórkę w domu. Nie wiem. Po Wigilii z reguły jeździliśmy na miasto, zobaczyć, co tam u nas jest powystawiane, obejrzeć szopkę, obejrzeć wszystkie świecidełka, które pojawiają się na mieście. Oczywiście też to wszystko wiadomo. Od stanu zdrowia, od pogody i tak dalej zależało, ale z reguły tak, no i wspólne gdzieś tam oglądanie filmów, trochę wspólnie spędzonego czasu. Pytanie numer 6. Czego nie lubisz jeść ze świątecznego stołu? Nie mam chyba takiej potrawy, ponieważ my zwykle przygotowujemy takie, które lubimy jeść, także nie mam takiej potrawy, której nie lubię jeść ze stołu, który u nas jest. Co najbardziej lubisz w świętach? Pytanie numer 7. Co najbardziej lubię w świętach? Chyba ten spokój, wolny czas, bez takiego, wiecie, bo musisz wstać o godzinie 5 rano, musisz przygotować dzieci, musisz je zabić do szkoły, musisz zrobić tamto, to załatwić, czy tamto. Taki luz i spokój chyba w samych świętach. Ulubiona kolęda? Pytanie numer 8. Cicha noc. Lulejże Jezuniu. Chyba tak. Chyba te dwie kolędy. 9. Choinka sztuczna czy prawdziwa? Właśnie, sztuczna czy prawdziwa. Dzisiaj właśnie zakupiliśmy prawdziwą choinkę. My już się w zeszłym tygodniu jakoś zastanawialiśmy nad choinką, ale tak, wiecie, zastanawiać, a kupić to troszeczkę nam tego czasu zajęło. Były inne sprawy do załatwienia, więc skupiliśmy się bardziej na tych innych sprawach.
i ta choinka odeszła gdzieś tam w małą niepamięć, ale dzisiaj mieliśmy troszeczkę właśnie czasu i pojechaliśmy rozejrzeć się. Widzieliśmy w jednym sklepie, ja poprosiłam, żebyśmy pojechali do drugiego. Rozejrzeli się chociaż między innymi w cenach i żeby można było, wiecie, manewrować, czy z tamtego, czy z tego sklepu kupić. Okazało się, że ceny są właściwie zbliżone do siebie, do tego rodzaju choinki, którą my patrzyliśmy, czyli jodły kaukaskiej. No i zdecydowaliśmy, że już weźmiemy dzisiaj. Fakt faktem, słuchajcie, tam gdzie my kupowaliśmy, to było dzisiaj mnóstwo ludzi po godzinie 13. Po prostu strasznie dużo. No ale choinka już jest kupiona. Nie wiem, czy ona będzie dzisiaj rozstawiona, czy czasem nie jutro dopiero, więc na pewno się o tym dowiecie i zobaczycie, jaką mamy choinkę. Pytanie numer 10. A jeżeli w ogóle chodzi o to właśnie, czy prawdziwa, czy sztuczna, w moim domu rodzinnym była zawsze sztuczna choinka. Ze względów praktycznych, teraz kiedy mieszkamy na wsi, to mamy tę choinkę świeżą, żywą, prawdziwą. Z racji tego też, że z paneli łatwiej troszeczkę zmieść te wszystkie igły, ale też i zapach, klimat zupełnie jednak jest inny. 10. pytanie. Ulubiony zapach na święta. Bezapelacyjnie zapach mandarynki. I ja to wielokrotnie, nawet w holach zakupowych, jeżeli ktoś kupuje, dajmy na to w wakacje mandarynkę, czy w taki bardziej wiosenny okres, to ja zawsze, jeżeli komentuję danej osoby, to piszę właśnie, że mi najbardziej mandarynki smakują właśnie zimą, w okresie przedświątecznym. Tak samo na przykład pierogi z kapustą i grzybami, czy karp smakuje mi najbardziej w okresie takim świątecznym, bożonarodzeniowym. 11. pytanie. Ubranie świąteczne czy piżama? No wiadomo, że jeżeli gdzieś wychodzimy, to bardziej takie wizytowe ubranie, a jeżeli jesteśmy w domu na luzaku, czasami w piżamie, chociaż ja tylko będąc chora, spędziłam dzień cały w piżamie, a tak nie mam takich dni, że się chodzę od rana do wieczora w piżamie, po prostu mam gdzieś swoje takie domowe ubrania i w nich po prostu spędzam czas. 12. Prezenty w Wigilię czy Boże Narodzenie? U nas prezenty od kiedy pamiętam, od dziecka, zawsze były w Wigilię, zawsze były, najpierw dzieliliśmy się opłatkiem, później była jedzona kolacja i po kolacji, kiedy była pierwsza gwiazdka, wiadomo, za dzieciaka, to wtedy sięgało się po prezenty. Teraz wygląda to podobnie, tyle że nie czekamy na pierwszą gwiazdkę, a po zjedzeniu właśnie kolacji dzieci zabierają się za otwieranie prezentów. 13. Kiedy rozbierasz choinkę? U nas zwykle choinkę rozbiera się po Trzech Królach. No chyba, że... Znaczy w domu rodzinnym pamiętam właśnie, że po Trzech Królach zawsze była rozbierana, a tutaj też raczej staramy się po Trzech Królach, chyba że ona szybciej upadnie. Raz tylko nam właśnie szybciej padła choinka i ona była kupiona kilka dni przed Wigilią, pamiętam. A opadła, słuchajcie, raz, dwa, nie wiem, czy to było za ciepło, czy ona była gdzieś tam źle jakoś przechowywana, czy od czego to zależało, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie zwykle właśnie pod Trzech Królach. Chociaż ja, jeżeli choinka się nadaje, to najchętniej trzymałabym ją znacznie dłużej. Nawet i do samego, wiecie, nie wiem teraz jak to, na początku stycznia Trzech Króli, tak? To do końca stycznia bym trzymała, zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie w praniu. I cóż, moi drodzy, tak dobiegł końca, moje odpowiedzi dobiegły końca i chciałabym nominować 3 kanały, jeżeli oczywiście nie były jeszcze te kanały nominowane. Kamilę z kanału Mój Minimalizm, Kamilę z kanału Mój Minimalizm, Paulinę z kanału Różowa Szminka i Weronikę z kanału Werka i YouTuberka. Dziewczyny, jeżeli macie ochotę, macie czas, nie macie pomysłu na filmik, to gorąco Was zachęcam właśnie do takiego tagu. Ja pod filmikiem raczej nie będę podawała pytań, więc jeżeli będziecie chciały sobie po prostu przygotować, to musicie sobie tam przewijać dalej te pytania. Oczywiście zachęcam każdą osobę, która ma kanał na YouTube. Jeżeli ma życzenie, to z miłą chęcią poznam też i Wasze odpowiedzi. Ja, kochani, gorąco Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście, za nowe subskrypcje, bo widziałam, że przybyły i nawet widziałam, że zmienił się stosunek procentowo
osób z subskrypcjami i bez subskrypcji. Teraz to się zamieniło, jest więcej osób, które mnie subskrybują i się udzielają, aniżeli nie subskrybują. A jeszcze jakiś miesiąc temu było zupełnie odwrotnie, że ta procentowość była większa osób niesubskrybujących kanału. Także jest mi niezmiernie miło, Boże, już mi się, słuchajcie, język plącze, ale cały czas jeszcze mam coś z gardłem, jeszcze tu mi się coś buduje na ustach, nie wiem, jakaś taka dzisiaj przekichana jestem. Także nie przedłużając, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, cudownej niedzieli Wam życzę i jeszcze sobotniego wieczoru i my widzimy się już jutro. Pa, pa!